Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dokładnie Departament Współpracy Międzynarodowej, zorganizował tak zwaną szkołę letnią. Coś nietypowego, choć w przeszłości, kiedy myśmy się przygotowywali do wejścia do Unii Europejskiej, były organizowane tego typu szkoły letnie, gdzie były przedstawiane problemy związane z pracami przygotowania do członkostwa. A więc jakie zmiany w prawie, jakie dostosowania, jakie zmiany w instytucjach, jak wdrażać tak zwane acquis communautaire, a więc dostosowanie prawno-instytucjonalne. I myśmy wyszli z taką inicjatywą, aby Polska, mając swoje doświadczenia z przygotowania do integracji, wprawdzie już pewnie trochę z czasem zapominane, ale uważamy, że mamy też ten czas naszej obecności w Unii, 20 lat, obserwacje, doświadczenia, analiza tego, co się dzieje w Unii Europejskiej. I stąd uważamy, że naszym obowiązkiem wobec naszych sąsiadów, mówimy Ukraina, bezpośredni sąsiad, Mołdawia troszkę dalszy, że w interesie naszym, w interesie Unii Europejskiej, w interesie Polski jest przygotowanie nowych krajów do akcesji w sposób taki bardzo poprawny, kompetentny. Stąd uważaliśmy, że mamy nie tylko predyspozycje, ale także jesteśmy, można powiedzieć, także kompetentni i mamy doświadczenia w tym zakresie. Stąd ta organizacja szkoły letniej, gdzie przedstawiciele administracji rolnej, różnych obszarów tej administracji rolnej z Ukrainy, z Mołdawii, zostali zaproszeni na ten cykl spotkań, wykładów, prezentacji, ale także na rozmowy z osobami, które pracują w Polsce w różnych inspekcjach, agencjach, a więc pracują w tym otoczeniu rolnictwa, które wspiera rolników, przetwórstwo w korzystaniu z środków unijnych, ale także w tym funkcjonowaniu na tym wspólnym, jednolitym europejskim rynku. I taki cały cykl spotkań Departamentu Współpracy Międzynarodowej na czele tu z panem dyrektorem Białczak przygotował dla naszych gości z Ukrainy i z Mołdawii. Zrobiliśmy to w Krakowie z wielu względów, bo tutaj mamy tu swój ośrodek. Kraków jest Krakowem, a więc żeby też była pewna atrakcja nie tylko turystyczna dla naszych gości. Mamy wszystkie instytucje tutaj także, te, które są w Warszawie, są oddziały czy inne formy tej struktury krajowej tu w Krakowie, choć też byli przedstawiciele instytucji ze szczebla centralnego. I ten cały cykl miał posłużyć właśnie we wsparciu procesu przygotowania, a nam zależy na dobrym przygotowaniu. Także na pokazaniu złożoności, pokazaniu tych problemów, jakie mamy, jakie mieliśmy choćby związane z tym, że jest istotne otwarcie, znaczące otwarcie rynku europejskiego na towary z Ukrainy, co było związane z pomocą Unii Europejskiej dla Ukrainy. Myśmy trochę musieli to zrewidować, to znaczy myśmy występowali z propozycjami zmian, które dokonała Komisja w zakresie wprowadzenia pewnych ograniczeń w handlu związanych z sytuacjami, kiedy jest zbyt duży napływ towarów rolnych czy przetworzonych, spożywczych z Ukrainy,
jeśli ten napływ jest tak duży, że narusza stabilizację na określonych rynkach, czy w Unii, czy w poszczególnych krajach unijnych, to wtedy możemy ten napływ ograniczyć, czy nawet zahamować. Są dla tych towarów wrażliwych ustalone pewne kwoty, że przy ich przekroczeniu zostaje wprowadzony automatyczny mechanizm ochronny, który zawiesza napływ, czy blokuje napływ, ten włącza hamulec blokujący napływ tych towarów. Stąd o tych wszystkich doświadczeniach chcemy rozmawiać, żeby nie były tylko rozmowy na szczeblu politycznym, ale także rozmowy na szczeblu urzędniczym, na szczeblu eksperckim. Na koniec tych spotkań, tych seminariów, ja się poprosiłem o możliwość udziału, spotkania się. Byłem przy przygotowaniu Polski, uczestniczyłem do członkostwa, sprawowałem wtedy funkcję pełnomocnika rządu polskiego odpowiedzialnego za przygotowanie wsi rolnictwa do integracji z Unią Europejską. I chciałbym się też swoimi wrażeniami z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, z Mołdawii podzielić, bo wejście do Unii to określone korzyści, ale to także duże wyzwania, bo trzeba dopasować te wszystkie struktury, to co użyłem na początku tego określenia Acquis Communautaire, a więc tego dorobku prawno-instytucjonalnego Unii, trzeba go wdrożyć u siebie w kraju. Ukraina jest trochę już bardziej specyficznym krajem niż Polska czy inne kraje, kiedy wstępowaliśmy do Unii, i ten dorobek trzeba w sposób istotny wdrożyć, a najważniejsze wiedzieć jak.